pracodawcy powinni pomyśleć o tym, że absolutnie każdego przedsiębiorcę dzisiaj stać na tym, aby być lepszym pracodawcą. W związku z tym polecam im przyjrzenie się swoim działaniom, które wykonują, czyli w jaki sposób formułują informacje w ofertach pracy, w jaki sposób komunikują się z kandydatami na stronach karierowych, a także w jaki sposób komunikują się z kandydatami na portalach typu Facebook, Golden Line, LinkedIn. Fajny pracodawca nie musi być absolutnie w każdym kanale społecznościowym. Byłoby świetnie, gdyby pracodawca wybrał kanał, który jest istotny z punktu widzenia jego grupy docelowej. Sformułował cel swojego działania, określił konkretnie grupę, do której będzie formułował komunikaty, a także jakie treści byłyby wartościowe dla tej grupy, a następnie, aby rzeczywiście przeznaczył na to konkretne zasoby i czas, bo fajnie jest być na portalach społecznościowych, ale tutaj bardzo istotna rzecz jest taka, aby ta obecność była systematyczna.